она вышла. Albo rybki, albo akwarium, albo wózek, albo mikrofon. A ja właśnie chcę odnotować dzisiaj sobie swój wielki sukces. Wprawdzie on jest tylko dla mnie wielki i właściwie dla nikogo innego. A dla wszystkich innych byłby tylko powodem do śmiechu, że przez całe życie, przy powrocie, natrafiam na te same przeszkody, na które na początku natrafiałem i po prostu wykazuję się tym samym uporem przy zmierzaniu w tym samym kierunku, w którym zmierzałem. Muszę po prostu dzisiaj... Potrzebuję utrwalić sobie i wam swój wielki sukces. Sukces na moją miarę, czyli minimalny sukces informatyka. Wreszcie coś się stało zgodnie z jego wolą. To jest niesamowite, to jest tyle się trzeba napracować. Nawet dwa razy, nawet trzy razy, nawet po 30 latach. I zawsze ta sama walka. Sama walka, czyli ciągłe testowanie, w kółko testowanie, planowanie testów. Trzeba wypróbować wszystkie ewentualności możliwe, bo jak gdyby nie wyczyta się ich, nie zrozumie się ich z czytania, bo może tam potem po pewnym czasie, jak się człowiek nabierze praktyki, to potem już, że tak powiem, do niego docierają te pisane teksty, które o czymś mówią, ale najczęściej mówią o tym, o czyjejś drodze, tych samych wyborów, więc w związku z tym nie dopatrzymy się tam gotowych rozwiązań, tylko po prostu no, jakieś podpowiedzi, czego jeszcze można spróbować i co jeszcze trzeba przetestować, żeby się czegoś wreszcie dowiedzieć na swojej własnej pracy, na swoich własnych testach. Taka głupia sprawa. Jeżeli chodzi o tego Szaladosa, no to przygotowałem sobie takiego bacza, który mnie umieszcza katalogu, w którym będę pisał te swoje pliki batchowe, które będą tworzyły projekt. No akurat wszystko jedno teraz, gdzie to jest. W każdym razie jakiś tam katalog jeden sobie wybieram, do którego piszę batcha, że tam mam się znaleźć. I w tym momencie przy uruchomieniu tego prompta DOSa, czyli DOS prompt, czy no nie pamiętam tych, jak to się nazywa, w Windowsie, nie będę teraz nawet sięgał, ale jeżeli mi się uda uruchomić okienko DOSa w dowolnym Windowsie, dowolnego DOSa, po prostu każdy Windows ma swojego DOSa, każdy ma swojego mola, tego szpola, czyli każdy Windows ma swojego DOSa pod spodem. Każdy on jest wywoływany i tak z Windowsa, a nie z DOSa tak jak dawniej, tylko z tam jakiegoś DLL-a, już jest daleko posunięty do góry, wysunięty, żeby tam wszystkie ważniejsze Windowsowe rzeczy robić pod spodem i w ogóle użytkownikowi zostawić tylko te 3 centy sekundy. No ale przynajmniej te zawsze ma, żeby coś zrobić, żeby sobie nawet powolutku potestować, powolutku popróbować, powolutku coś wyliczyć przy użyciu komputera. Ja akurat piszę to w Shellu, dlatego żeby nie używać żadnych programów, bo każdy program tak naprawdę ma zakodowane myśli jakiegoś tam informatyka, który pisał ten program. Więc w związku z tym już na starcie przejmujemy jego osobowość i budujemy na jego wyobrażeniu rzeczywistości, świata i Windowsów chociażby. I otwieramy programy w jego okienku. No i po prostu on sobie wybrał akurat takie okienko i taki zestaw komend i takie, że tak powiem, reakcje na przyciśnięcia klawiszów i zawsze będziemy żyli w jego świecie. A ja chcę sobie żyć w swoim świecie i w związku z tym
wywołuje dowolnego DOSa, dowolnego Windowsa. Każdy Windows ma pod spodem DOSa i wywołuje tego DOSa. I w związku z tym, no tam się będą starały umieścić teraz wirusy. Oczywiście wszystkie się rzucą na DLL-a odpowiedzialnego za DOSa. No ale to, że tak powiem, mniejsza z tym, niech sobie próbują co robić, co chcą, podsłuchują, szczytują klawiatury, kamerują, czyli, że tak powiem, nakręcają filmy na ten temat, wszystko mi jedno. Natomiast jeżeli chodzi o mój sukces dzisiejszy, to był sukces następujący, że w tym baczu, którym tam tą główną komendą wypisującą jakikolwiek tekst, czy liczbowy, czy cyfrowy, czy to są liczby, czy to są cyfry, czy to są litery, to wypisujące jakiekolwiek znaki na monitorze, no to jest komenda echo, o której zacząłem czytać, czytałem trochę, potem próbowałem jej użyć, nie wiem jak to się mówi, nieważne, pani Paulino, w każdym razie starałem się użyć tej komendy echo. W tym momencie trafiłem na straszne problemy, ponieważ dla mnie jeszcze, jako dla informatyka, było bardzo ważne, żeby nie tylko wypisać tekst, który już sam wpisałem na klawiaturze, tylko żeby wypisać coś, o czym będzie decydował program, a nie ja. W związku z tym tworzę pewien byt w komputerze, który będzie działał po uruchomieniu i będzie przeprowadzał pewne operacje, w których ja nie będę uczestniczył. On sam je będzie wykonywał, w związku z tym muszę mu pozwolić na to, żeby operował tymi zmiennymi. Czyli jak gdyby po tym echo jakiś tam tekst, no to jeszcze za mało. Mnie interesuje jakaś zmienna, która będzie miała wartość tekstu, a potem będzie można na niej operować i wyświetlać tą wartość aktualną tej zmiennej tekstowej. Właściwie nawet nie interesują mnie liczby w postaci cyfr czy liczb, które tam można na nich szybciej operować w komputerze, bo mnie nie zależy na szybkości w tej chwili, tylko chodzi mi o jak gdyby na dokładności mi zależy. Zależy mi na tym, żeby coś wyliczyć naprawdę dokładnie, bo zawsze jeżeli przekażę coś do liczenia komputerowi, to on zawsze będzie obarczał każdą operację jakimś tam błędem, bo on jest albo 8-bitowy, albo 16-bitowy, 32-bitowy, 64-bitowy, 128-bitowy, ale zawsze przy jakiejkolwiek operacji matematycznej, no może przy małych wynikach, to jeszcze nie będzie poważny wynik, poważny błąd, czyli nie będzie zauważalny ten błąd. Natomiast przy każdej operacji jakiś tam błąd będzie. Bo czy to będzie liczenie wymiernej liczby, czy niewymiernej, czy to będzie pi, czy to będzie jakiekolwiek inne, to kiedyś tam się będzie kończyć ta cyfra, która jest jeszcze prawdziwa, jeszcze dokładna, i będzie się zaczynać ta cyfra, która już nie jest dokładna i której nawet nie będziemy wiedzieli, która jest niedokładna, która nie jest. No możemy się dowiedzieć, pewnie możemy poczytać, jakie są o dokładności 16-bitowych, 64-bitowych liczb, 128-bitowych i 256 bitów i tak dalej, i tak dalej. Może powiedzieć, że tak powiem, żywot hakera jest wieczny, czyli zawsze można będzie się doszukać takiej cyfry, która już jest niedokładna. Przy użyciu tym elektronicznym liczeniem, przy użyciu elektroniczki do liczenia, takiej, którą się w tej chwili robi ze względów oszczędnościowych, robi się ją tak, że chodzi o szybkość i jak gdyby nie chodzi o dokładność. I to jest to zasada nieoznaczoności Heisenberga, albo szybkość, albo dokładność, ale wcale nie miejsca albo masa. W tym momencie to jest tak naprawdę niedokładność ludzkich operacji. One mogą być dokładne, mogą być matematyczne, mogą być abstrakcyjne, jak gdyby z absolutną pewnością. Można osiągać pewne wyniki, dokładne wyniki, w pewnym zakresie oczywiście. Przy takich liczbach, które się naprawdę dają wyliczyć stuprocentową dokładnością. I to można robić, ale nie można tego robić przy użyciu liczenia komputerowego, tylko trzeba to liczyć osobiście. Czy przy użyciu komputera, czy przy użyciu, że tak powiem, algorytmu liczenia, który nauczony został w szkole, jak
podpisuje się pod sobą dwie liczby, które znaki, przez które się mnoży, żeby wynik był potem dobry do dodawania i żeby się przemnożyć przez wszystkie cyfry kolejnego licznika, znaczy kolejnego czynnika, bo mnożenie ma czynniki. No i w tym momencie zawsze można pomnożyć 2 razy 2 i jest 4. Jest dokładnie 4, a nie 4 w przybliżeniu do 5 zera po przecinku. Tylko do nieskończonego zera po przecinku. Tak właśnie wymyślałem sobie ostatnio na temat tych orbit. Jak to jest z tymi orbitami, że są orbity stacjonarne, ale te stacjonarne orbity są przy pewnej prędkości. A jeżeli chcemy powiększyć, znaczy wejść na orbitę stacjonarną wyższą, to musimy trochę przyspieszyć. Jeżeli chcemy zejść na orbitę stacjonarną, ale troszeczkę niższą, no to wtedy musimy trochę obniżyć wysokość. Z tym, że stacjonarna to nie będzie stacjonarno-równikowa, taka, że będziemy się cały czas stali na tym samym punktem Ziemi, bo to nie o to chodzi. Tylko stacjonarna to jest taka, która nie powoduje, że grawitacja będzie nas ściągała w dół, będziemy po prostu cały czas unosić się na orbicie. I takie stacjonarne orbity nie muszą być równikowe, tylko mogą być równoleżnikowe, nie równoleżnikowe, nie, ale południkowe na przykład. Tylko tyle, że... Tylko tyle, że właśnie no nie będą stały nad jednym punktem Ziemi, tylko będą się nad tym punktem pojawiały przez pewien czas, ale jest też taka orbita, która krąży dokładnie z tym ruchem wirowym Ziemi, ruchem wirowym Ziemi, jest obiegowy, obrotowy, no obrotowy, wirowy, wirowym ruchem Ziemi, który, gdzie możemy wisieć nad pewnym określonym punktem równika. Bo równik się kręci dookoła, ma pewną prędkość kątową i w związku z tym, jeżeli będziemy mieli tą samą prędkość kątową nad danym punktem równika, no to będziemy wtedy nad tym punktem równika wisieli cały czas, znajdowali się, nie będziemy spadać, nie będziemy się oddalać. Jeżeli będziemy się chcieli oddalić, no to musimy na tej samej orbicie troszeczkę przyspieszyć razem z Ziemią, czy razem w kierunku obrotu Ziemi i wtedy troszeczkę się podniesiemy na tej orbicie, oddalimy się od Ziemi, a pozostaniemy na tej orbicie, która obiega, równikowej orbicie, która obiega Ziemię. I jeżeli chcemy ją obniżyć, no to trzeba troszeczkę zwolnić, przyhamować, wtedy obniżymy. Będziemy się znajdowali nad tym samym punktem równika, tylko że troszeczkę niżej. Oczywiście do pewnych granic, bo są takie granice, kiedy się zacznie atmosfera, zacznie stawiać opór. W związku z tym, żeby pokonywać ten opór, to mimo że będziemy starali się przyspieszyć nawet, czy obniżyć lot, to będziemy rozgrzewani przez trącą atmosferę i w związku z tym no jest to, że tak powiem, możemy się w tej atmosferze spalić, chcąc zachować tą stacjonarność, bo jeżeli się puścimy razem z tym hurakanowym wiatrem, który będzie nas starał się porwać w jakimś tam kierunku, czy zgodnie, czy z ruchem Ziemi, czy przeciwnie, to nie wiem tego, bo wiatry tutaj mam akurat zachodnie. Nie wiem dlaczego, bo to jest akurat odwrotnie do tych, które powinny mnie spotykać, skoro kręcę się razem z Ziemią i zmierzam ciągle na wschód, tak naprawdę, i doganiam słońce i dalej zapadam w noc i znowu wynurzam się na wschodzie, na zachodzie się wynurzam, nie? Dla słońca wynurzam się po tej zachodniej stronie. No i w związku z tym nie wiem dlaczego wiatry jak gdyby prześcigają mnie w tym ruchu dookoła Ziemi. No być może one są spowodowane jakimiś innymi zawirowaniami ogólnoziemskimi, ale to już mało ważne, nieważne tak naprawdę. Ten sukces, który dzisiaj odniosłem w tym baczu, to był taki, że napisałem echo i coś, cokolwiek to by to było, czy na przykład może być to cyfra, czyli 1 albo 2, może to być napis, 1 można też napisać literami, czyli 1, J-E-D-N, albo D-W-A, D-W-A,
2, no i teraz jak napiszę na przykład echo 2, to mi wyśle 2 po prostu. Dlatego, że wyprowadza na ekran ten ciąg znaków, który sobie chciałem wpisać. Wypisać. Czyli robi dokładnie to samo, co ja, powtarza moje ruchy. Jak gdyby nie mogę nic zmienić w tym, bo jak gdyby, no mogę, ewentualnie jakimiś tam sztucznymi metodami mogę to robić, ale tak prosto, żeby to było tak, tak nietajemnicze, no to echo 2 daje, wypiszę 2. Bez względu na to, echo off i echo on, czy tam włączę, czy wyłączę, to i tak wypiszę jakieś echo. W każdym razie echo 2, no to mam 2 na ekranie wypisane. Natomiast jeżeli bym chciał wypisać zawartość zmiennej, którą chcę przypisać, której chcę przypisać ten ciąg znaków, to muszę napisać procent 2%. Echo 2 to jest zmienna, nazwa zmiennej, a procent 2% to będzie zawartość zmiennej 2. Ta zawartość zmiennej 2 może być ileś tam i jakąś inną liczbą może być, ale jest coś takiego jak nazwa zmiennej, jak zawartość zmiennej. Czyli zmienna to jest nazwa, która określa miejsce, w którym się znajduje ta zmienna, a w tym miejscu, którego dotyczy ta nazwa, znajduje się zawartość tej zmiennej, która, no, jakby można wypisać przy użyciu tych dwóch znaków procenta, w której jest wzięta nazwa zmiennej. Tak, i to jest ten mój sukces, który sobie wyeksperymentowałem po raz przy drugim obiegu po 30 latach, bo tak jak przy użyciu assemblera, no to nie ma tych problemów z nazwami zmiennych. Są inne problemy, ale jak gdyby wskazuje się dokładne miejsce w pamięci, gdzie wypisuje się ich zawartość czy zmienia. Procesor ma swoje rejestry, które sobie musiałbym przypomnieć, bo już niestety nie pamiętam tych rejestrów procesora i operacji na nich, ponieważ assembler to jest język, który operuje bezpośrednio na rejestrach procesora. Zestaw pewnych rejestrów w procesorze. No i teraz dawniej to było 88, 80, Z80, 80, 80, 82, 80 i w tym momencie nie wiem nawet, jak się nazywają dzisiejsze procesory, ale gdybym chciał się zagłębić w to, to musiałbym poszukać, jak się nazywają procesory i jakie mają rejestry te procesory współczesne, te konkretne, które mam na biurku akurat, czyli te 64-bitowe, jakie mają rejestry procesora, żeby móc pisać w assemblerze tych procesorów. Być może niektóre operacje, te mniej bitowe, będą się powtarzały, ale będzie możliwość operowania na rejestrach tych procesorów, które mam tutaj współcześnie i na innych komputerach nie będą chodziły, więc w związku z tym będę się starał używać tych operacji, które będą działały na procesorach o mniejszej długości rejestrów. Po prostu. Bo jak gdyby przy użyciu tej mniejszej długości rejestrów można też zapamiętać te 9 cyfr czy 10, wliczając 0. W związku z tym można za pomocą starszych procesorów i nowszych procesorów tymi samymi algorytmami wyliczać dokładne wyniki przy liczeniu do 10 cyfr. I to będę się starał zrobić przy użyciu tego kalkulatora obiektowego. Będę się starał go oprzeć na solidnych, prawdziwych podstawach i bez żadnych zaokrągleń, przybliżeń. Coś, co jest absolutnie dokładne i zawsze prawdziwe. I to chyba właśnie o to mi chodziło w tym wszystkim, żeby dotrzeć do tego, o czym marzę przez całe życie, bo to jest osiągalne. To jest do zrobienia i to mogą kolejne pokolenia zdążać do tego samego, do prawdy. Do prawdy, mimo że rzeczywistość
będzie się starała nakłonić ludzi do tego, żeby zajęli się bardziej swoimi fizjologicznymi czynnościami, czy oddychaniem, czy jedzeniem, czy snem, czy wydalaniem. W każdym razie będą pewnie ograniczały im ilość czasu, czy mnożąc się 2 na 4, 2 na 6, na 2 na 8, czyli mnożąc samą swoją jednostkę, posiadając dzieci, no, w związku z tym będą ograniczały sobie jeszcze bardziej ten czas, który mają, po to, żeby coś sensownego zrobić i coś naprawdę takiego, o czym chcieli, myśleli całe życie, starali się o to. Kiedy przychodzi teraz czas na to, żeby zrobić coś takiego, co naprawdę chciałem zawsze zrobić, ale niestety nigdy nie miałem czasu, bo zawsze były dużo ważniejsze rzeczy i zawsze dużo ważniejsze rzeczy mnie naprawdę odciągały. One naprawdę były ważniejsze, ponieważ gdybym nie istniał, no to nie byłoby tych rzeczy, do których dążę. Żeby dążyć do czegokolwiek, muszę najpierw podtrzymać istnienie obiektu dążącego. Czyli najpierw muszę utrzymać siebie, może nie tyle się utrzymać, co jak gdyby pozwolić innym na utrzymanie mnie i ciągle zmierzać w tym samym kierunku, czyli do osiągnięcia prawdy. Prawdy, która w każdym zawodzie, w każdej czynności istnieje, tylko najczęściej nie ma na nią czasu po prostu. Ale wreszcie przychodzi taki czas, że można wreszcie doprowadzić sprawy do końca i do ideału. Do takiego stanu, że nie będzie on przybliżony, nie będzie on mniej więcej. Będzie on absolutnie dokładny, prawdziwy i nie w złym celu, tylko w tym celu, żeby prawda była prawdą. Tak, i to dziękuję bardzo już dzisiaj. Do zobaczenia.